Dyspraksja to taka forma zaburzeń, w których dziecko o dobrym rozwoju umysłowym, o dobrym potencjale umysłowym ma kłopoty ze sterowaniem swoim ciałem, precyzyjnym sterowaniem ciałem i uczeniem się nowych zadań ruchowych. A więc trudniej mu się odnaleźć w takiej sytuacji, w której grupa gra w jakąś grę sportową czy ruchową. Znacznie wolniej uczy się podstawowych czynności samoobsługowych, takich jak wiązanie butów, szybkie i sprawne ubieranie się. I wówczas grupa może rzeczywiście postrzegać jako tak zwanego fajtłapę klasowego, prawda? Dziecko, które potyka się o własne nogi, które jak nalewa wodę, to zawsze rozleje, które jeśli coś niesie do kogoś, to zawsze kogoś potrąci lub samo się przewróci, które jeśli jest w grupie i są zawody między jedną i drugą grupą, to zawsze spowoduje, że ta grupa, w której jest, przegra, bo gdzieś tam się potknie, na czas nie zrobi czegoś i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wówczas oczywiście, że w grupie bywa postrzegane jako te gorsze, te słabsze, mniej sprawne ruchowo, niewybierane do grupy, a ono czuje się oczywiście gorzej. Spada samoocena, ma problemy emocjonalne. No i to jest pewien przejaw pewnego rodzaju zaburzeń integracji sensorycznej. Mimo tego, że może być świetnym matematykiem, może doskonale rozwiązywać różne problemy, to wtedy, kiedy ma wykonać nawet proste zadanie ruchowe, jest znacznie słabsze od pozostałych dzieci. Jest niezgrabne ruchowo. Ma kłopoty z wprowadzeniem w życie niektórych nawet własnych pomysłów. Czyli wiem, jak coś wykonać i mogę to opisać i nawet powiedzieć, jak to by można było wykonać, ale wtedy, kiedy samo ma wykonywać, zrobić to coś, to tu pojawia się problem. Kreatywność w wykorzystaniu zabawek zawsze będzie ograniczona, mimo dobrego potencjału umysłowego. Jak zorganizować, jak na różne sposoby bawić się samochodzikiem, będzie ograniczona. Albo lalką, będzie ograniczona. I to już będzie pierwszy sygnał dla rodziców, to jest coś nie tak. Te dzieci nie tylko mają kłopoty z planowaniem tego, jak wykonać jakieś zadanie, z wykonaniem tego zadania, z nauczeniem się wykonania nowych zadań, ale jeśli dobrze i uważnie przyjrzymy się, to te dzieci będą miały też pewne kłopoty z napięciem mięśniowym, pewne kłopoty z równowagą, pewne kłopoty z koordynacją, ze znajomością części ciała i innych objawów, które pokażą, czy które nakierują nas na typ zaburzeń integracji sensorycznej. Terapia jest w stanie to poprawić.